Nowego Testamentu. Rzuć mi linę! Trzymajcie się, bo was zmyję! Spać w takiej chwili! Nauczycielu! Nauczycielu! Zbudź się! Woda zalewa łódź! Utoniemy! Ucisz się! Ucisz się! Bardzo się cieszę, że znalazłam takie filmy animowane dla dzieci, które no, dla mnie szczególnie, no i oczywiście dla moich też dzieci, które chcę jak najlepiej wychować, są dużą wartością, ponieważ Czemu przedstawiają bądźcie? Życie Jezusa Chrystusa. Jakże wam brak wiary? Tak mało jest takich filmów, które potrafią właśnie w tak przystępny sposób przybliżyć świat Pana Boga. Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego w wypadku dorosłych jest znacznie prostsze. Sprawa znacznie trudniejsza jest w wypadku dzieci. Dzieciom trzeba przybliżyć to, co jest w Piśmie Świętym. Czasy się zmieniają. Dzisiaj to jest epoka wizualna. Czas, kiedy ważny jest obraz. O samym filmie mogę powiedzieć po pierwsze, że są bardzo wyraziste postacie i to jest rzecz bardzo ważna dla dziecka. Druga, że są rzeczy przedstawiane od ogółu do szczegółu. Jest to ważne, żeby one oglądały też film rysunkowy. Ciągle słyszę o tym Jezusie z Nazaretu. Powiadają, że on czyni cuda. Tutaj jest mnóstwo ciepła, dobroci, które bije właśnie z kadrów tego filmu. Nie tylko dziecko, które zna doskonale historię Pana Boga, odnajdzie się tutaj, ale również każde jedno, które chce być wrażliwe, które czuje, że w ten sposób, postępując tak jak bohaterowie tego filmu, może być lepszym. Szybciej, ojcze, szybciej! Ojcze, pospiesz się! Widzisz, nadchodzą. Bardzo się cieszę, że udało się nam odnaleźć serię filmów animowanych z historiami biblijnymi. Amerykanie realizowali te filmy przez 17 lat i po raz pierwszy na polskim rynku pojawi się 36 półgodzinnych filmów z historiami biblijnymi. Ojcze, czyż to nie cudowne? Bóg zesłał Jezusa, by uleczył Dawida. Oby tak się stało. Lecz jako przełożony synagogi powinienem cię ostrzec. Nie każdy wędrowny nauczyciel naprawdę czyni to, co o nim opowiadają. Oczywiście. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale ten Jezus jest inny. Inny? Wiele razy słuchałam w Ewangelii Świętej w niedzielę tych cudów, ale z przyjemnością obejrzałam ten film. Właśnie one są bardzo fajne, bo można się dowiedzieć, co się działo w dawnych czasach. Bardzo lubię oglądać filmy i bardzo bym chciała dostać taką całą serię. Dawidzie, jak wrócisz, pobawimy się! Te filmy warto pokazać dzieciom, żeby to było dla nich wprowadzenie w świat Biblii. Ach, jeszcze jeden piękny dzionek. Ten film oraz wiele innych znajdziecie w wydawnictwie Promyczek. W sposób szczególny polecamy serię filmów Opowieści biblijne, O świętych dla dzieci, Biblia, niezwykła księga, Niezwykłe historie, Skarby Jana Pawła II,
Jan Paweł II w Starym Sączu i teledyski Promyczków Dobra. Więcej informacji o filmach znajdziecie na www.promyczek.pl, a fragmenty filmów możecie zobaczyć na stronach sklepiku internetowego www.sklep.promyczek.pl.